Artur Szpilka, przed walką z Mariuszem Wachem 10 listopada będą wielkie bomby. Tak, oczywiście, no jak sama nazwa wskazuje, waga ciężka, dwa wielkie chłopy, jeden wiadomo dużo większy, Mariusz ma 2 metry ponad, 130 kilo, ja 110, także na pewno no, 250 kilo w ringu. Biorąc pod uwagę to, że jest od ciebie większy i cięższy, czy kładziesz na coś innego szczególnie nacisk w przygotowaniach? Przepraszam bardzo, tylko bo cyców. Nie no luz, ale ja widzę, że ty masz wesoło przez te psy, bo w ogóle oprócz swoich dwóch, które tutaj też się pamiętają, masz jeszcze pieska kolegi. Pegła, tak. No nie no, zawsze jest wesoło z nimi. Mówię, jak ktoś posiada pieski, no to sam wie, że to jest wieczna radocha. Co one nie wymyślą ich miny, wiesz, na zasadzie, żeby cię wyciągnąć na spacer, czy jak są smutne, bo właśnie nie mogę iść na spacer, bo jestem zmęczony, to tak kładą głowę, tak położą tu rękę ci, no mówię ci, masakra, to są pedały. Biegałeś dzisiaj z nimi? Tak, właśnie wróciliśmy z biegu, no. Okej, my jesteśmy na urodzinach, na 5 urodzinach WCA w tej chwili w Warszawie. Przed tobą jeszcze pokaz dla fanów, którzy tutaj się zebrali. Co będziecie robić w ringu? Nie no, nie pokaz, no pokaz, wiesz, boks ciężko pokazać, bo na zasadzie była trochę walki z cieniem z Maćkiem Szymańskim, albo tarczę zrobimy, no na tej zasadzie, bo to ciężko cokolwiek pokazać, wiesz, w boksie, no boks to jest takim specyficznym sportem, że tu nie ma chwytów, nie ma rzutów, żeby coś ten, tylko na zasadzie tarcza, trochę tarczy i to wszystko. A propos chwytania i rzucania, to doszła do mnie taka informacja, że jednak odpuszczasz sobie MMA. Tak, odpuszczam na razie. Na razie się tym w ogóle nie zajmuję. Skupiam się tylko i wyłącznie na boksie i tyle. No ale nie, to nie jest tak, że to odpuszczam na ten, tylko po prostu no nie zajmuję się tym. Skupiam się na boksie. Miałem takie chwile, ponieważ mówię, z ręką nie było do końca zdrowe, wiesz, i w boksie ręce to 50 na 50 u mnie, a w MMA mogłem jeszcze uderzyć łokciem. Wiadomo, że to działa w dwie strony, przeciwnik też, ale łokieć, nogi i dawało mi to więcej możliwości. Jesteś na ostatnim etapie tak naprawdę przygotowań przed walką. Powiedz mi, tak pokrótce zapytam tylko o twoją formę, o to samopoczucie i o to, czy jest głód walki. No oczywiście, jak widzisz, jest głód walki, jest 2 tygodnie, ciężkie sparingi za mną. Jeszcze teraz tydzień ostatnich i będzie naprawdę petarda. Ponieważ jesteś postacią, którą fani MMA również śledzą i liczą na to, że w końcu zobaczymy cię w wadze ciężkiej w którejś organizacji związanej właśnie z MMA, no to zapytam cię też o ostatnie wydarzenia z tej branży. Powiedz mi, obejrzałeś może walkę Khabiba Nurmagomedowa z Conorem McGregorem, czy nie miałeś okazji? Tak, widziałem, ale nie tak, że na żywo, tylko sobie włączyłem, bo chciałem, byłem ciekawy rezultatu. No to tak, no to zabrał go po prostu do szkoły, nie? Pokazał mu, co to są zapasy silne. No tak, nie, no mega. Teraz coś czytam, że ma walczyć z Mayweatherem, ale ile w tym prawdy, to nie. I o to też chcę cię zapytać, bo jest teraz moda na to, żeby jednak boks mieszał się z MMA, albo zawodnicy z boksu przechodzili do MMA i odwrotnie. Ja uważam, że to nie jest moda, tylko teraz jest po prostu czas na to, żeby zarobić pieniądze dla takich zawodników, bo tam nie ma nic, przecież chyba nikt nie daje szans temu Magmedowi w boksie, to będzie... Kompromitacja, nawet większa kompromitacja, znaczy kompromitacja, deklasacja, sorry. Większa deklasacja niż była. Śmieję się, bo wziął cycu, znowu wziął jakiś ciężarek i ludzie się zastanawiają, jak ten ciężarek mu wziąć. No, zaraz mu rozwali piłkę, no nie. Nie no. Okej, okay, a propos Mayweathera, czyli rozumiem, że widzisz w tym wszystko to, co widzi sam Mayweather i Khabib, czyli okazję do zarobienia, a nie okazję do tego, żeby pokazać prawdziwy boks. Tak, dokładnie tak, tylko to. Conor McGregor wrócił, dostał mocną lekcję od Khabiba Nurmagomedowa. Myślisz, że będzie teraz tak, że skupi się tylko i wyłącznie na robieniu biznesu i promowaniu whisky, czy raczej spróbuje jeszcze powalczyć? Nie wiem, nie jakoś mnie nie interesuje. Cycu, nie wolno! Nie interesuje mnie to, wiesz? Okej. Artur, no to w takim razie ostatnie pytanie, już tak ogólnie, nie związane z samym sportem, ale z tym, w jaki sposób ty promujesz siebie w mediach społecznościowych. Czy to jest tak, że to, co widzimy w twoich mediach społecznościowych, to, że widzimy cię często na jakichś zdjęciach, powiedzmy, z kolegami tutaj z WCA, to jest taki wpływ chwili, czy wiesz, że po prostu musisz się pokazać, bo sponsorzy, bo coś? No, nie wiem, na zasadzie najchętniej bym się od tego odciął, niepotrzebne mi to do niczego, ale tak jak mówisz, no sponsorzy, żeby coś o sobie znać i tyle, ale to nie jest tak, że ja to robię, o, muszę wrzucić, nie. Jesteśmy z kumplami, siema, piona, no i na tej zasadzie. Czyli nie ma tak, że przychodzisz na trening, nie wrzucę zdjęcia, to nie ma treningu. Nie, broń Boże, ja w ogóle, jakbyś zauważyła, się odciąłem od mediów społecznościowych. Artur, okej, okay. W takim razie ja tobie życzę powodzenia 10, życzę wam, żebyście dali z Mariuszem dobrą walkę i dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam.